druga edycja Szkolnych Krajobrazów. To kolejnych 6 szkół, w których pytamy dzieci i nauczycieli, nauczycielki, jakiej przestrzeni szkolnej chcieliby pracować i uczyć się. Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanawiamy się, co powinno znaleźć się w przestrzeni okołoszkolnej, żeby sprzyjała uczeniu się, zabawie i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. W tym roku powstało 6 kolejnych aranżacji w 6 warszawskich szkołach. Tym razem główny nacisk postawiliśmy na naturalne materiały, wiklinę i drewno i z nich stworzyliśmy przestrzenie, w których dzieci mogą zdobywać wiedzę, bawić się i spotykać. Dawaliśmy im też jakąś konkretną wiedzę. Nie było tej wiedzy tak bardzo dużo, żeby ich nie zanudzić, ale jednak ona była przekazywana. Taka wiedza, która była dla nich trochę nowością, więc to było super.